Słuchajcie, do tegorocznego wakacyjnego tripu dołączymy jeszcze jedno miejsce. To będzie tylko taki epizodzik, ale miejsce bardzo charakterystyczne, kultowe, ikoniczne i jak zwał, tak zwał. Jestem pod pewnym bardzo charakterystycznym blokiem. Może z tej perspektywy nie za wiele wam mówi, ale tak. Już pewnie bardziej. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jesteśmy na ulicy Alternatywy 4. Sprawdzałem, czy Balcerkowa się kąpie, ale nie. No i miejsce jest na tyle ciekawe. Stało się miejscem kultowym, że na budynku obok znajdują się bardzo ciekawe grafiki nawiązujące do serialu, zarówno na jednym, jak i na drugim bloku. Dawni sąsiedzi przyjechali odwiedzić Balcerka, jak docent Furman strzelał do gołębi, jak lokomotywa ogrzewała cały blok, a tutaj poszczególnych lokatorów. No i kultowa tablica, która powinna stać przed samym blokiem, czyli witamy gospodarza domu Alternatywy 4. No i jest coś takiego jak prawda czasów i prawda ekranu, prawda? I powiem wam, że gdybym nie wiedział, że to jest ten blok, gdyby ktoś mnie tutaj kiedyś nie przywiózł, to chyba bym go nie skojarzył z tym, jak to wyglądało w filmie. Bowiem sceneria przed samym blokiem jest no, zupełnie inna niż w czasach nagrywania tego serialu. Wszystko jest zabudowane, kiedyś tutaj tak naprawdę nic nie było. Powstawały dopiero te osiedla, teraz naprawdę ten blok ciężko wyłowić z tłumu tych wszystkich, które tutaj są. No i sam blok też nie do końca wygląda tak jak w filmie. Podział mieszkań, to wszystko jest dość umowne, ale tutaj jest klatka schodowa, filmowa klatka schodowa, która tak naprawdę klatką schodową w ogóle nie jest. To jest wejście, moim zdaniem, w tej chwili jest tutaj gabinet stomatologiczny, a wcześniej było to wejście do pomieszczenia, które było zaaranżowane na mieszkanie gospodarza domu. I tutaj w filmie też jest kilka błędów, moim zdaniem. Bo jak przychodzili petenci do gospodarza domu, to schodzili schodami w dół z klatki schodowej. Tak było? No tak było. A z drugiej strony, jak nowi lokatorzy wprowadzali się, to gospodarz domu stał na balkonie i powiedział, że nie wpuści, dopóki nie usłyszy hejnału zwierzy mariackiej, bo zasiedlanie bloku zaczyna się dopiero o godzinie 12. Więc albo na dole, albo u góry. A prawda jest taka, że wejście do bloku znajduje się od drugiej strony. I tylko ta fasada bloku nawiązuje do serialowego adresu Alternatywy 4. Tak naprawdę klatka schodowa i wejście do bloku jest tutaj, z tej strony. I zobaczcie, z tej strony ten blok w niczym nie przypomina tego serialowego. Tak jak mówiłem, prawda czasów i prawda ekranu, prawda. Mam dla mieszkańców Alternatywy 4 dobrą nowinę. Zjazd burmistrzów świata postanowił wziąć wasz dom pod specjalną opiekę. Wiążą się z tym poważne fundusze. Ich rozdziałem zajmie się nowy kierownik osiedla. Oto